Dziś Światowy Dzień Onkologii, o wyzwaniach stojących przed terapeutami w dobie pandemii i wyjątkowych formach pomocy chorym. Na przykład poprzez sztukę rozmawiać będę z dr Małgorzatą Rębiałkowską-Stankiewicz z Akademii Walki z Rakiem w Toruniu. Witam serdecznie panią, pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. I jak pani myśli, o czym w tym dniu, Dniu Onkologii, powinno się mówić przede wszystkim? O statystyce, o chorobie, o leczeniu czy o profilaktyce? Myślę, że o wszystkim. Trzeba mówić o wszystkim. Trzeba zacząć od profilaktyki i to tej profilaktyki, która ma na celu zapobieganie chorobom, czyli tej związanej z naszym stylem życia, ale również o tej profilaktyce, która jest ukierunkowana na osoby z grupy ryzyka, czyli profilaktyce, która pozwala wcześnie wykryć chorobę. Ja, mówiąc o profilaktyce, uważam, że należy też mówić o tej profilaktyce, z którą mamy do czynienia już wtedy, jak choroba jest, jak pacjent choruje, dlatego, bo tutaj ciągle jest coś do zrobienia. Czyli należy zadać sobie pytanie, jak najlepiej mogę dbać o swoje zdrowie właśnie w chorobie onkologicznej i jak mogę podnieść jakość swojego życia. I to też jest profilaktyka. Bo jeżeli chodzi o choroby onkologiczne, to diagnoza, że pojawił się nowotwór, jest ciosem, tak mówią pacjenci. To jest cios, to jest trudna chwila w życiu, ogromny strach albo też i koniec wszystkiego. Też słyszałam takie wypowiedzi. Potem jest leczenie, terapia. Czy pozwala ona wrócić do normalnego życia? Czy dużo w życiu można zmienić? Choroba nowotworowa, diagnoza, usłyszenie w gabinecie lekarskim ma pan, pani raka, jest niewątpliwie ogromnym szokiem dla pacjenta. O chorobie nowotworowej, jako o chorobie przewlekłej, której skutki są obejmujące i ciało, i psychikę, i nasze funkcjonowanie społeczne, mówi się, że jest to sytuacja trudna, jest to sytuacja traumatyczna. W związku z tym wielu pacjentów wymaga, właściwie każdy z nas, kto usłyszy taką diagnozę, wymaga wsparcia. Czasami to wsparcie, które jest w rodzinie, dobrze funkcjonującej rodzinie, jest wystarczające. Ale myślę też, że warto w chorobie nowotworowej zastanowić się, czy nie pójść do specjalisty, nie pójść do psychoonkologa, nie przedyskutować tych moich emocji, tych moich odczuć, które pojawiły się w trakcie trwania choroby nowotworowej, właśnie z profesjonalistą. I ja do tego bardzo gorąco zachęcam, zarówno chorych, jak i też członków ich rodzin. A co takiego mówią pacjenci, którzy dzwonią do Akademii właśnie z prośbą o wsparcie, z prośbą o pomoc, że właśnie nie mają tego wsparcia wśród najbliższych albo że widzą, że w życiu już jest źle, nie radzą sobie z problemem? Pacjenci najczęściej szukają pomocy, dlatego ponieważ mówią, ja nie wiem jak żyć. Ja nie wiem, jak sobie tą chorobę wytłumaczyć. Ja boję się śmierci. Pacjenci najczęściej przychodzą do nas w takim silnym, dużym lęku związanych właśnie z chorobą nowotworową i z szeregiem różnych pytań, które się pojawiają wtedy, kiedy pojawia się choroba. Te pytania bardzo często to są takie pytania jak: dlaczego mnie to spotkało? Jak ja sobie teraz mam z tym poradzić? Czy ja umrę? Jak zniosę leczenie? Czy choroba jest równoznaczna z cierpieniem? Właśnie pomoc profesjonalisty i dobre wsparcie w środowisku rodzinnym, w środowisku przyjaciół, to są te elementy, które pozwalają pacjentowi, ja nie lubię słowa walka z chorobą, ale poradzić sobie z tą sytuacją trudną. A przekonanie chorych, by żyli z chorobą, a nie żyli chorobą, bo to jest ogromna różnica, jest trudne? To jest proces. To jest niewątpliwie proces. Nie wymagajmy od osoby, która dowiedziała się, że jest chora na chorobę nowotworową, żeby natychmiast powiedziała: tak, oczywiście, ja tutaj świetnie sobie z tym poradzę, przystępuję do radzenia sobie z tą chorobą na wszystkich frontach i
zupełnie nic mi nie zagraża i wszystko będzie dobrze. Mnie generalnie w gabinecie taki pacjent, który usłyszał diagnozę o chorobie nowotworowej, który przychodzi i który nie ma w sobie tych negatywnych emocji, nie przepłakał tej wiadomości, mnie bardziej niepokoi, ponieważ mam zawsze podejrzenie, że być może on nie ma kontaktu ze swoimi emocjami, nie ma pełnego kontaktu ze swoimi emocjami. Generalnie cała praca w chorobie ma właśnie doprowadzić do tego, żeby nasze nastawienie do raka jako choroby przewlekłej było tak, jak pani powiedziała. Ja żyję z chorobą, a nie żyję chorobą. Bardzo często też pacjentom przekazuję takie słowa, których autorem jest Sachs, znany neurolog. Nieważne, jakiego człowiek ma raka, ważne, jakiego rak ma człowieka. I właśnie ta praca z pacjentem prowadzi ku temu, żebym uruchomił wszystkie swoje zasoby, wszystkie sprzyjające zdrowieniu mechanizmy, no i żebym poszukał dobrego, konstruktywnego wsparcia. No ale pani też poszukała tego, że sztuka leczy. Formy warsztatów, arteterapia, drama, to są właśnie też takie formy prezentowane w akademii. Na jaką pomoc mogą konkretnie liczyć pacjenci? Czy sztuka leczy? Może zacznę od tego, że główna taka terapia, którą proponujemy pacjentom w Akademii Walki z Rakiem, to jest oczywiście poradnictwo indywidualne i praca w grupie. To jest program Akademii, obejmuje 30-22-godzinnych spotkań, ale zawsze starałam się poszukać innych, mniej stereotypowych form pracy z pacjentem. I tak w 2014 roku narodził się pomysł, żeby włączyć dramę jako metodę terapii pacjentów z chorobą onkologiczną. Włączyć dramę, czyli terapię przez teatr, ale też wykorzystuje w swojej pracy w terapii z pacjentami arteterapię, tutaj we współpracy z pracownią ceramiki CUD, czy też wykorzystałam w pracy z pacjentem właśnie fotografię jako sposób narracji o chorobie. A to jeszcze chwila o teatrze. Mówię do Was. To tytuł spektaklu właśnie przygotowanego przez Akademię Walki z Rakiem. Co chcą powiedzieć, co mówią bohaterki, aktorki tego spektaklu? Mówię do Was. Może zacznę od takiego zdania, że każdy z nas ma własne morze niewypowiedzianych słów. I bardzo często to morze niewypowiedzianych słów to są słowa, których nie powiedzieliśmy o chorobie, o sobie, o tym, co się ze mną dzieje, o swoich emocjach, o tym, czego ja potrzebuję, o tym, jak chcę żyć po chorobie. I między innymi o tym jest ten spektakl. Jego scenariusz powstał w ten sposób, że grające w nim kobiety przez miesiąc prowadziły taki dziennik, dziennik codzienności, i w tym dzienniku zapisywały swoje myśli, swoje przeżycia, swoje odczucia, swoje sny, pisały jakie piosenki gdzieś tam im chodzą po głowie, co je zaciekawiło, co je zasmuciło. Na podstawie tych dzienników powstały monologi właśnie o codzienności kobiet i o tym, o czym nie mówią z różnych powodów. Czasami nie mówią o tym dlatego, bo jest to przez nich wyparte, dlatego, że nie potrafią o tym mówić, dlatego, bo nikt nie chce słuchać, albo jest to dla nich tak trudne do powiedzenia, że jest wręcz niewysławialne. Czyli ten spektakl jest wyjątkowo osobisty, jest takim intymnym zapisem tego, co we mnie. W tych monologach pojawiają się najróżniejsze sprawy, najróżniejsze problemy, myśli i emocje, które dotyczą kobiet i ich codzienności. Są tam monologi, które mówią o zmęczeniu, są tam monologi, które mówią o
zaskoczeniu, że choroba nowotworowa pojawiła się w moim życiu. Są tam monologi, które mówią o tym, o problemach z ciałem, również tym ciałem okaleczonym chorobą. I tak naprawdę na deskach teatru mamy spektakl, ale nie mamy chyba aktorek, mamy bohaterki, bo w tym przypadku odgrywanie roli to przełamywanie barier, otwieranie siebie. Tak mi się wydaje, że oddawanie takiej właśnie swojej naturalności, a nie odgrywanie scen, odgrywanie roli. Nie, to nie jest odgrywanie roli. One w tym spektaklu są sobą i mówią swoim głosem. I dlatego powiedziałam, że ten spektakl jest tak bardzo osobisty i tak jest bardzo intymny. Naprawdę trudno jest stanąć na scenie ze stygmatem choroby nowotworowej, bo wiadomo, że grupę teatralną Nasz Onkoświat tworzą osoby, które są chore onkologicznie. I naprawdę trudno jest opowiadać o tym, co we mnie, jakie we mnie emocje, jakie we mnie pytania, jakie we mnie wątpliwości, jakie we mnie marzenia, pragnienia. Czyli można powiedzieć, że to nie jest rola, to jest osobista narracja kobiet chorujących na chorobę nowotworową. Z jakim odbiorem spotkała się sztuka? Z ogromnym wzruszeniem. Ja występuję razem z moimi pacjentkami w prawie we wszystkich sztukach teatralnych, które do tej pory zagraliśmy, byłam przy nich. Występuję w podwójnej roli. Przede wszystkim występuję jako pilnowaczka emocji. Czyli wspieram je na scenie, wspieram je w trakcie prób, w trakcie warsztatów teatralnych. I druga rola, no to oczywiście występuję też jako aktorka. W trakcie spektaklu była tak duża cisza i tak ogromne skupienie i tak ogromne wsłuchanie się w to, co mówią kobiety, że było to dla mnie niesamowicie wzruszające. One mówiły do publiczności, a publiczność bardzo uważnie je słuchała. Takie zwrotne informacje od widzów to ogromne wzruszenie. Mówienie o dużej odwadze kobiet, ale też takie informacje, które mówią o tym, że dzięki tym spektaklom łamiemy pewien stereotyp osoby chorującej onkologicznie. Dlatego, bo stereotypowo, to my wyobrażamy sobie, że jeżeli kogoś spotkała choroba nowotworowa, no to on siedzi w domu, jest blady, ma podkrążone oczy, nic mu się zupełnie nie chce, jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na leczeniu. A tutaj proszę bardzo, tu są kobiety, które niektóre po leczeniu, niektóre w trakcie leczenia, które występują na deskach teatru, które mają odwagę mówić. Pani ma odwagę wprowadzać niestereotypowe metody pracy. Przypomnę, pani dr Małgorzata Stankiewicz z Akademii Walki z Rakiem. Mówiła pani, że ta akademia nie powinna tak się nazywać. Może trzeba zmienić nazwę, pani doktor. Może Akademia Radzenia sobie z rakiem, bycia z rakiem. Bycia z rakiem. Pięknego życia, nowego życia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nowego życia, tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.